Dzień dobry pani Janek. Ja się cieszę, że panią widzę. Ja również się cieszę. Wiem, że mam zapiąć pasy. Zostałam Proszę pouczona. Zapiąć pasy, bo po pierwsze bezpieczeństwo, tak. Po drugie to pikanie nie da nam żyć. Już. Ale musimy to wszystko podsumować. Musi pani pokazać ten raport, który mamy. Rozmawialiśmy o raporcie o biedzie już tutaj w samochodzie. Tak. A teraz zebraliśmy się po to, żeby podsumować 19. edycję Szlachetnej Paczki. I chciałbym zacząć od tego, żeby... Nie wszyscy wiedzą, czym jest Szlachetna Paczka. O taką definicję, którą wy używacie między sobą. Czym jest Szlachetna Paczka? Szlachetna Paczka to ruch społeczny. Ludzi, którzy mają w sercu i w rozumie drugiego człowieka. Mówię w sercu i w rozumie, bo serce to jest ten moment, kiedy komuś pomagamy, a rozum włącza się wtedy, jak myślimy, co jest mądrą pomocą. Czy na pewno to, że ktoś dostanie paczkę, to będzie mądra pomoc? Bo nie każdy dostaje paczkę, nie każdy z tych, którzy jest zgłoszony i do którego przyjdziemy. To przedstawmy, bo być może są tacy widzowie, którzy nie wiedzą, czym jest Szlachetna Paczka. Jaka jest procedura od punktu A do punktu Z? Jest tak, że jeżeli Państwo zauważają wokół siebie człowieka, który potrzebuje pomocy materialnej albo jakiejś innej, to może być Pani sąsiadka. Bardzo często zgłaszają rodziny do paczki osoby, które po prostu zauważają starszą panią albo zauważają pedagogi szkolni, dzieciaki, które potrzebują pomocy materialnej, to wtedy zgłaszają do Szlachetnej Paczki. To się dzieje mniej więcej w maju, w czerwcu. Rekrutujemy wolontariuszy. Mhm. Ale oni rozumieją, to są ludzie, którzy mają potrzebę serca i zgłaszają się do Was. To są osoby też, które mają potrzeby rozumu, bo wiedzą, że pomagamy takim osobom, które żyły normalnie, stało się coś w ich życiu, czy na przykład pojawiła się choroba, czy jakieś losowe. Losowe, tak, czy spłonął dom. I to są ludzie, którzy bardzo rozumowo myślą, bo ja myślę, że solidarność społeczna nam wszystkim się opłaca. I wolontariuszami zostają takie osoby, które mają właśnie rozum i chcą pomagać innym, ale myśląc też o tym, że powinniśmy budować takie społeczeństwo, gdzie jeden na drugiego patrzy i wyciąga do niego rękę wtedy, kiedy jest potrzeba. Rekrutujemy ich w czerwcu, lipcu, szkolimy, bo pójście do takiej rodziny, ja sama jestem wolontariuszką od 2012 roku i pójście do takiej rodziny, gdzie do domu, gdzie nie ma łazienki, gdzie ktoś na przykład jest samotny i chory i po prostu nie daje rady sprzątać chociażby, to nie są przelewki i obcowanie z tą biedą, która wciąż jest, z której człowiek sobie nie zdaje sprawy, jeżeli żyje w miarę normalnych warunkach, to nie jest nic łatwego, więc są szkolenia, a potem od września ruszamy do rodzin po to, żeby te rodziny poznać. W tym roku 25 tysięcy mniej więcej dostaliśmy historii rodzin, czyli nie tylko adresów osób, które potrzebują pomocy, ale też historii tej rodziny, czyli dokładnie wiedzieliśmy, co tam się stało, kiedy to się stało, kiedy się coś wydarzyło. A czy to jest tak, że często te rodziny nie zdają sobie sprawy, że właśnie Szlachetna Paczka zajmuje się ich sprawą? Muszą wyrazić zgodę na to, żeby wziąć udział w projekcie, ale bardzo często to są takie niesamowite momenty teraz z weekendu. Często są to ludzie bardzo dumni, którzy boją się prosić o pomoc. To jest duma albo wstyd, dokładnie, dlatego że no przecież powinniśmy sobie poradzić sami. Przecież powinniśmy poradzić sobie sami. Powinniśmy jakoś dać radę, ewentualnie no, jesteśmy chorzy, no ale obok nas też mieszkają osoby, które są chore. Inni są bardziej chorzy. Inni, no to standardowy przykład, dotarłam do pani Władzi, która żyła za 19 zł dziennie. 19 zł dziennie, na wszystko, na opłaty, na jedzenie, na lekarstwa. Pani 72-letnia i ona mi pokazała, że ona ma sąsiadkę panią Marysię i żebym tam poszła, bo pani Marysia ma 9. A ona za 19 to ona da radę. Tu sobie zje chleb, tutaj ziemniaki sobie ugotuje, da radę. To są bardzo często takie osoby, które absolutnie nie proszą o pomoc. I z tych 25 tysięcy osób, które odwiedziliśmy, a do tej pory odbyło się aż 38 tysięcy spotkań. No właśnie, bo chciałem was panią o statystyki zapytać. 38 tysięcy spotkań to jest ogromna liczba, ale to nie koniec, bo powiedział pan, że zapyta mnie o
podsumowanie 19 edycji, a tymczasem 19 edycja jeszcze trwa. My działamy właściwie od stycznia do czerwca następnego roku, dlatego że w tym momencie wolontariusze w styczniu idą do tych rodzin, które dostały paczki materialne, te paczki piękne, które Państwo przygotowali i między innymi Onet przecież, i idą do tych rodzin i sprawdzają, no dobra, paczka jest, jedzenie na 2 miesiące do przodu jest, środki czystości są, ciepła kurtka na zimę jest, łóżko rehabilitacyjne jest, ale co tam trzeba zrobić, żeby w przyszłym roku, żebyśmy już tam nie musieli chodzić z paczką. Mhm. I to czasem jest pomoc prawna, więc... No właśnie, bo to nie tylko rzeczy teraz, materialne. Tak, to teraz wkraczają prawnicy do paczki, między innymi Joanna Jabłczyńska, która jest co panią roku... Prawnik. Dokładnie. Oprócz tego, że jest aktorką, to jest panią, jest radcą prawnym i ona bardzo pomaga w paczce prawników. Taki prawnik przychodzi do rodziny i tą nieodpłatną pomoc prawną, tak żeby rozwiązać ten problem rodziny, czyli daje. To jest takie konsultacje, czy doprowadzacie czasem sprawę doprowadzenie do końca? To w zależności od tego, jaka sprawa. To są głównie sprawy, czy z jakimś majątkiem, czy z niesłusznie zabraną jakąś rzeczą materialną, czy jakieś konflikty, drobne konflikty rodzinne, czy właśnie sprawy spadkowe, albo sprawy alimentacyjne. Tych też mamy sporo. Statystyki działają na wyobraźnię w przypadku Szlachetnej Paczki, bo ja się wczoraj przyjrzałem. 40, aż sobie zanotowałem tyle zery, 46 milionów złotych w paczkach. Tak. Czyli to daje w przeliczeniu na osobę 3100 około. Około. Są bardzo różne paczki, bo są paczki takie, gdzie jest pani Aniela w górach, gdzie goprawcy do niej pojechali i pani Aniela dostała na przykład wodę pitną, bo nie ma studni i do picia kupuje wodę butelkowaną i oni jej przywieźli zapas. Ona się teraz tylko martwi, żeby nie zamarzła. Pani Aniela dostała ciepły koc, zapas jedzenia i zapas środków czystości, ale są też takie grubsze rzeczy, bo czasem to jest remont, czy w ogóle wybudowanie w domu łazienki. Czasem to jest łóżko rehabilitacyjne i wszelkie rzeczy właśnie do tej rehabilitacji potrzebne. No a czasem właśnie, szczególnie dla starszych osób, to jest głównie żywność i środki czystości. Czasem ciepła kurtka. Macie takie hasło, które też sobie zanotowałem, bo jestem bardzo pilnym uczniem. Już mówię, Szlachetna Paczka przez cały rok. Tak, no tak jak mówię, działamy przez cały rok, bo paczka lekarzy to jedna paczka. Kolejna paczka to paczka seniorów. To jest taka paczka moja ulubiona, gdzie starsze osoby, które mieszkają samotnie i które czasem od nas dostają tą, od Państwa, od darczyńcy, tą żywność. Czy od pana, 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 pana i pana. Pana, dziękuję bardzo. I bądźcie z paczką przez cały rok www.szlachetnapaczka.pl, bo pomagać można. Można nie tylko w weekend cudów, ale chcemy, żeby ten weekend cudów zdarzył się w każdy poniedziałek. I rzeczywiście działamy cały rok. Paczka seniorów. Pani Władzia, pani Stasia, same w tym samym mieście, w dwóch blokach obok. No i co robi Szlachetna Paczka? Najpierw tłumaczy pani Władzi, żeby nie siedziała w tym domu, tylko że fajnie jeszcze wyjść. Tak. I że to, że ma 76 lat, to nie znaczy, że już musi tam siedzieć i oglądać a nawet albo się modlić i nawet jak pomodlić, to może się pomodlić z panią Różą z sąsiedniego bloku i we dwójkę razy. Czyli aktywizuje się starszych. Dokładnie ludzi. Tak. Wyciągamy ich z domu, ale też kontaktujemy ich między sobą w ich bliskim środowisku. Myślę, że to jest bardzo fajne, co pani mówi. Tutaj mówię absolutnie osobiście, bo sam miałem dziadków, babcia zmarła i dziadka trzeba było absolutnie aktywizować i dodawało mu siłę. Dokładnie. A często nie zdawał sobie sprawy, że dom obok, czy w klatce obok mieszka osoba, która tak samo potrzebuje ciepła, przyjaźni, empatii, jak on. Jak dziadek miał na imię? Dziadek Władek. Dziadek Władek. To był taki łobuz, proszę pani. 96 lat. No właśnie, no i to paczka seniora się sama robiła, tak? Tak. No właśnie, a czasem potrzeba wolontariusza do tego, żeby tego dziadka Władka wyciągnąć. Czyli bierzemy dziadka Władka za rękę i prowadzimy do babci Stasi. Go. Mamy taką cudowną historię z zeszłego roku, że właśnie taki dziadek Władek, czuję, że historia który miłosna. Miał na imię Stanisław, marzył najbardziej o tym, żeby pójść do filharmonii jeszcze z jakąś panią. Była limuzyna, były kwiaty, była filharmonia.
Wspaniałe. Prawda? Wspaniałe. Cudowne, tak. Powiedzieliśmy o tej średniej wartości paczki, 3000 zł. To działa na wyobraźnię, bo przy takich pieniądzach, jakie ci ludzie dostają ze świadczeń, czy tyle zarabiają, no to jest kilkukrotność tego, co dostają miesięcznie. I zastanawiam się, jak wygląda szlachetna paczka i ten czas waszej działalności, czy to rośnie, czy świadomość tej akcji, którą wy prowadzicie, też rośnie wśród Polaków. I na koniec chciałbym od pani uzyskać pytanie, czy Polacy lubią pomagać, czy mają dobre serca, czy ta empatia też rośnie w statystykach. To jest tak, że widzimy, że rzeczywiście biedy jest więcej, szczególnie biedy w coraz mniejszych miejscowościach, w małych miejscowościach, tak? My no na początku działaliśmy w raporcie dużych miejscowościach, opisane. A teraz staramy się w tym roku 112 kompletnie nowych miejsc, gdzie jeszcze nas nie było. W przyszłym roku też stawiamy sobie taki cel, żeby dotrzeć co najmniej do kilkudziesięciu nowych miejsc. Im mniejsze miejscowości, tym lepiej, dlatego że tam inne organizacje nie działają. I tam też ta pomoc instytucjonalna jest po prostu słabsza. W tym roku raport o biedzie 2019 rzeczywiście odbił się szerokim echem. Ja myślę, że to jeszcze nie koniec, bo będziemy na pewno współpracować. Tutaj pana poprzedni gość obiecał zaproszenie do parlamentu, żeby porozmawiać o raporcie o biedzie i w ogóle o biedzie. Krzysztof Gawkowski służy kontaktem. Dokładnie tak. Ja już kontakt mam, wymieniliśmy się kontaktem przed. Ale to jest fajne, bo zaczynamy rozmawiać o biedzie. Bieda nie jest tematem sexy. To nie jest temat, który jest na okładkach kolorowych pism. Raczej się zamiata pod dywan. Dokładnie tak. Ja też powiem tak, że do momentu, kiedy nie zostałam wolontariuszką, nie zdawałam sobie z tego sprawy, że obok mnie jest, że ludzie żyją aż tak. A co panią zmotywowało do tego, żeby zostać wolontariuszem? Ja jestem harcerką z dziada, pradziada i po prostu jak moje dzieci urosły, to szukałam sobie wolontariatu. I tak trafiłam do Szlachetnej Paczki i do Akademii Przyszłości, bo Akademia Przyszłości to jest też projekt, który wyrósł ze Szlachetnej Paczki. Zauważyliśmy, że są dzieciaki w tych rodzinach, które skupiają się na tym, żeby przeżyć każdy następny dzień. Są dzieciaki, które nie wierzą w siebie, są odsunięte na bok, nikt się nimi specjalnie nie zajmuje, szczególnie w takich rodzinach, gdzie jeszcze jest ktoś chory. No to cała uwaga skupia się na tej osobie. Wolontariusze pracują przez cały rok z dzieckiem, spotykając się z nim, prowadzą indeks sukcesów, czyli nazywają dziecku jego mocne strony, dzięki czemu taki dzieciak po roku potrafi już powiedzieć tak, umiem, tak, mogę. Często w szkole mu mówią, słuchaj, nic z ciebie nie będzie, a tu... Bo tutaj w raporcie o biedzie są właśnie... Uderza po oczach ta beznadzieja często w tych małych ośrodkach, że jest sytuacja, która nie ma perspektyw żadnych na to, że stanie się lepsza. Wręcz ona się spiralą zapętla i ci ludzie nie mają często wyjścia. Często biorą pożyczki, często biorą kredyty po to, żeby przeżyć. Co uderza najbardziej panią w raporcie o biedzie? Tak osobiście, panią Joannę. Mnie osoby starsze, takie osoby, które pracowały przez całe życie, które mają emeryturę, które mieszkają w dużych ośrodkach, bo w małych ośrodkach ja jestem sobie w stanie wytłumaczyć, jak ktoś mieszka w górach, że nikt do niego tak, nie dotarł. Jest domek tam na horyzoncie tak, gdzieś. Ale osoby, które żyją koło nas, w Warszawie, w Krakowie, w tym roku taka historia mojej wolontariuszki, tam gdzie ja byłam wolontariuszką w tym roku, czyli Kraków Śródmieście, jedna z ulic Krakowa, która jest odnowiona i mieszka tam pani, która mieszka w takich warunkach, że wolontariuszka bała się wejść do niej do domu. Ma toaletę wbudowaną na podwórku, powtarzam, centrum miasta. Toaletę wbudowaną na podwórku, nie ma łazienki, ma taki kranik z zimną wodą w mieszkaniu. I pracowała jako salowa w szpitalu. Całe życie. Jest sama. I za tą jedną małą emeryturę swoją nie jest w stanie przeprowadzić żadnego remontu, nie jest w stanie przeżyć, nie jest głodna. Czy są takie osoby, którym wy pomagacie i nagle okazuje się, że oni są w stanie pomóc innym? W ogóle mamy mnóstwo takich osób, które już w następnym roku może jeszcze nie mogą zrobić paczki, bo to ja cały czas powtarzam, że szlachetna paczka to nie czarodziejska różdżka. Nie jest tak, że nagle przychodzi szlachetna paczka, weekend cudów, przychodzi 40 pięknie opakowanych pudełek i nagle ktoś
ta-dam, zmienia się z kopciuszka w królewnę. Tylko to wymaga czasu po prostu. Natomiast wracają do nas te osoby jako wolontariusze. Wracają te osoby i mówią, dobra, to co mam, to jest czas. Mhm. Mamy świetne przykłady osób po 65 roku życia, tych osób z paczki seniora, które przyszły do nas w następnym roku i stwierdziły, nie, no przecież ja mogę odwiedzać inne starsze osoby. Idę w miasto. Super. Mamy fantastycznego pana, który ma 80 lat i jest naszym wolontariuszem w tym roku. Super. To jest w ogóle rewelacyjnie, więc wolontariusze to stereotypowo, to są licealiści i ludzie na studiach. Nieprawda, u nas... Wczoraj nawet sprawdzałam statystykę, ponad 20% wolontariuszy to są osoby po 40 roku życia u nas. No super. A to, czasami to nie jest też tak, że czasami ludzie czują się absolutnie porzuceni przez świat. I wy pukacie wy ich motywujecie do życia. Pokazujecie, że są inni, które oni pamiętają. Oni mogą o kogoś zadbać. Może też, nie wiem, będą się spełniać zawodowo. My mówimy, że Akademia Przyszłości jest prezentem na całe życie, który dajemy dziecku, ale myślę, że o szlachetnej paczce też tak można powiedzieć. Dlaczego? Bo szlachetna paczka, tak, to jest ta żywność, ta ciepła kurtka, ale tam zawsze w paczce znajduje się specjalny prezent. I to jest coś, co ludzie, do których trafiamy, w ogóle nie mogą uwierzyć. Ale jak to ja mogę marzyć? Jak to ja mogę pani powiedzieć, że na przykład moim największym marzeniem jest to, żeby dostać krem Nivea do twarzy? Albo jak ja mogę pani powiedzieć, że moim największym marzeniem są złote kolczyki i one jeszcze mogłyby mieć zielone oczko? I to jest tak, to jest rozczulające. Tutaj moja koleżanka robiła prezent i też trudno jej było wytłumaczyć osobom, które robiły po raz pierwszy paczkę, że te złote kolczyki zmienią świat. Nie ta cała paczka, te wszystkie rzeczy, tylko ta starsza kobieta dostała pierwszy raz od wielu, wielu lat prezent. Prezent. I to niezwykły prezent, taki o jakim marzyła i no jejku, to jest jak... Jak z nami, jak marzymy o czymś i bajkowe to jest. Tak. No jest trochę bajkowe, jest trochę bajkowe. Dobra, to podsumujmy, bo paczki specjalistyczne, czyli lekarze, prawnicy i paczka seniorów. Paczka seniorów. Szukamy też pomysłów na nowe paczki, bo paczki te specjalistyczne powstają wtedy, jak znajdujemy problem. Okej, okay, ale rozumiem, że pan i pani, znowu zwracamy się do naszych widzów. Tak. Jeżeli wy widzicie rodzinę, widzicie kogoś w potrzebie, widzicie taką osobę, która no jest zbyt dumna, żeby nie powiedzieć, że ma problem, to wy wchodzicie na stronę Szlachetnej Paczki, znajdujecie formularz i się zgłaszacie. Jeżeli macie dużo wolnego czasu, to robicie dokładnie to samo. Czy jeżeli jesteście prawnikami na przykład, to robicie dokładnie to samo. Jeżeli jesteście lekarzami, to robicie dokładnie to samo. Wchodzicie na stronę Szlachetnej Paczki, a jeżeli po prostu chcecie wspomóc organizację, bo podobała wam się to, co my robimy, a nie macie czasu, to wpłacacie na to. Wpłacacie, dokładnie. Boże, dla każdego coś dobrego. Dla każdego coś dobrego, dokładnie tak. Ale nie rozgraniczamy. Ważne jest wasze dobre serce. Serce, drodzy. Tak, i zapytał mnie pan o to, czy Polacy mają dobre serca. Dla mnie to, że połączyliśmy w ten ostatni weekend ponad 620 tysięcy ludzi w pomaganiu, no to jest odpowiedź. To jest niesamowita liczba. A coś czuję, że w przyszłym roku będzie więcej. Siatka kontaktów wam się rozszerza. Ja mam nadzieję, że zaczniemy o biedzie rozmawiać również bardzo jako o problemie społecznym, który jest. I że bieda przestanie być tematem tabu. Dokładnie tak. Bo tak trochę jest. I pojawi się, ta starsza pani Stasia, która żyje za 19 zł, pojawi się na okładkach. Bardzo się cieszę. Pani Joanna Sadzi była moim gościem i mam nadzieję, że będziemy gadać też w przyszłym roku. A ja mam nadzieję, że jeszcze... Jeszcze za rok. Powiem, Boże, ale ten 2020 był super. Cudownie. Dobra? To do zobaczenia. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia.